Ви вже збрили бороду? Так. А так добре було. Що ти там стрижеш? А куди більше буде? Для нас. Дивіться, я би вам краплі закапала, що не заметься. Od 26 sierpnia do 1 września w Domu Pielgrzyma imienia Jakuba Strepy były zorganizowane coroczne rekolekcje rehabilitacyjno-rekreacyjne dla rodzin z hospicjum domowego, którym opiekuje się Fundacja Charytatywna Dajmy Nadzieję. Wzięło w nim udział 11 rodzin. To już 9 taki wyjazd podopiecznych fundacji i za każdym razem cel jest ten sam. Stworzyć komfortowe warunki psychologiczne i zadbać o potrzeby rodziców, którzy przez cały rok opiekują się nieuleczalnie chorymi dziećmi. To także okazja do kontaktu ze specjalistami, dentystą, okulistą, terapeutą, logopedą i terapeutą zajęciowym, którzy przyjeżdżają badać małych i również niemałych pacjentów. Ponadto podczas pobytu w Brzuchowicach dzieci miały okazję wraz z braćmi i siostrami uczestniczyć w warsztatach twórczych i różnorodnych zabawach. Podczas gdy dzieci bawiły się pod okiem wolontariuszy, rodzice uczestniczyli w spotkaniach z psychologami, słuchali ciekawych wykładów, uczestniczyli w akcjach kosmetycznych i masażach. Nie zabrakło też pokarmu duchowego, gdyż dzięki posłudze księdza Andrzeja Bezkorowajnego, prefekta Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa, wszyscy uczestnicy rekolekcji mieli możliwość codziennej modlitwy podczas mszy świętej, a także skorzystać z sakramentu spowiedzi lub w razie potrzeby odbycia duchowej rozmowy. Ale warto też zaznaczyć, że taki wyjazd to przede wszystkim okazja do wspólnego spotkania rodzin, znalezienia się w gronie tych, którzy rozumieją i wspierają, którzy dzielą tą samą trudną drogę wychowania i opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. To czas odnowienia własnych zasobów, aby z inspiracją i nowymi siłami wrócić do zwykłej rutyny. Swoim gorącym słowem i świętym życiem propowiedowali Chrystowe Ewangelie. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, що є Сина Небеса, щоб ми у всьому могли бути угодними Тобі через Христа Господа нашого. Nasza fundacja Dajmy Nadzieję, która była założona w 2011 roku przy Katedrze Lwowskiej, już 9 raz rzędu zorganizowuje taki wyjazd rekreacyjno-integracyjny dla rodzin naszego domowego hospicjum. Tutaj przyjechało do nas 10 rodzin z Lwowa oraz województwa lwowskiego. Rozpoczął się 22. archidiecezjalny Dzień Młodzieży we Lwowie-Brzuchowicach. Ponad 470 uczestników z parafii archidiecezji lwowskiej, a także przedstawicieli z innej diecezji Ukrainy uczestniczą w spotkaniach Dnia Młodzieży pod hasłem Maryja wstała i poszła z pośpiechem. To słowa z Ewangelii Świętego Łukasza. 22. archidiecezjalny Dzień Młodzieży rozpoczął się wieczorem 8 września w Lwowskim Seminarium Duchownym w Brzuchowicach. Po rejestracji i zakwaterowaniu młodzież zgromadziła się w kaplicy seminaryjnej. Słowo wstępne wygłosił ksiądz Roman Broda. Obecni wspólnie odśpiewali hymn do Ducha Świętego oraz śpiewem i modlitwą przywitali relikwie Marty Wieckiej. Konferencja wprowadzająca została poprowadzona przez siostrę Halinę Łuptowicz ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paolo i była poświęcona życiu i posłudze błogosławionej Marty Wieckiej. Następnie po kolacji odbyła się wspólna droga krzyżowa leśnymi ścieżkami Brzuchowic, podczas której młodzież wspólnie modliła się o świętość i jedność swoich rodzin oraz prosiła Boga o dar zwycięstwa i pokoju dla Ukrainy, ochronę i błogosławieństwo dla naszych obrońców. Program 22. archidiecezjalnego Dnia Młodzieży przewiduje kilka konferencji tematycznych, m.in. poświęconych posłudze wolontariackiej oraz służbie Caritas w Ukrainie w warunkach wojny.
5 września Wyższe Seminarium Duchowne Świętego Józefa Archidiecezji Lwowskiej uroczyście rozpoczęło nowy rok edukacyjno-formacyjny. W tym roku akademickim zajęcia rozpoczyna 15 kleryków, z czego 3 tylko rozpoczyna formację. Wspólnotę seminarium wzbogacili bracia z parafii w Rudkach, Nowego Jaryczowa oraz... Droga wspólnoto seminaryjna, z księdzem rektorem i dyrektorem Instytutu na czele. Stając na progu kolejnego roku formacyjnego, zadajemy sobie pytanie, co nas czeka? Gdy chodzi o czas wojny, to zderzamy się z wielką niewiadomą. Mszy świętej w intencji seminarzystów przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wraz z rektorem, przełożonymi i wychowawcami seminarium. Metropolita w swoim kazaniu skupił się na liście pasterskim świętego Józefa Bilczewskiego, napisanego na początku I wojny światowej, kiedy też panował strach i niepewność, niszcząc życie i sumienie ludzi. Na zakończenie mszy świętej wszyscy obecnie zostali pobłogosławieni relikwiami błogosławionego Rolando Rivi. To włoski seminarzysta, męczennik, który 13 kwietnia 1945 roku przyjął śmierć męczeńską z rąk partyzantów komunistycznych tylko dlatego, że z głęboką gorliwością wyznawał swoje oddanie Chrystusowi i jego Kościołowi. Relikwie błogosławionego przechowywane są w kaplicy seminarium od 2020 roku, a seminarzyści często modlą się do Boga za wstawiennictwem włoskiego kleryka. Możecie siadać sobie. Modlitwą przy relikwiach błogosławionego Jakuba Strepy rozpoczął się drugi dzień archidiecezjalnych Dni Młodzieży we Lwowie. Około 500 młodych chłopaków i dziewczyn za wstawiennictwem błogosławionego patrona modlili się o pokój w Ukrainie, prosząc o odwagę i męstwo dla wojska ukraińskiego, a także o mądrość dla dowódców armii i państwa. Drugi dzień archidiecezjalnych Dni Młodzieży był poświęcony miłosierdziu i różnym sposobom okazywania tego miłosierdzia tym, którzy go potrzebują. Pracownicy i wolontariusze Caritas Spes Ukraina opowiadali o tym na konferencjach tematycznych, zachęcali młodych ludzi do czynienia dobra i włączania się w różne inicjatywy charytatywne. Ważnym momentem tego dnia była też msza święta, podczas której modlili się wspólnie księża, osoby konsekrowane oraz uczestnicy archidiecezjalnych Dni Młodzieży. Przewodniczył Eucharystii arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, a kazanie wygłosił biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobiło. Zachęcał on młodych do częstej spowiedzi, do rozmowy z Bogiem na modlitwie oraz zapraszał odpowiadać tak na powołanie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Po południu uczestnicy archidiecezjalnych Dni Młodzieży zostali podzieleni na grupy grające w piłkę nożną i siatkówkę oraz na grupy zainteresowań. Nie brakowało więc modlitwy i rozrywki. Dla nas tělem i krwią Gospoda naszego Jezusa Chrystusa. Prosty nam drobiny nasze, od jakiego zła i obdaruj milostywo nasze dni miru. Do mnie, ale skaży lише słowo i odurzaj dusza moja. Wrześniowa kongregacja duchowieństwa archidiecezji lwowskiej rozpoczęła się 9 września. Spotkanie poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Zjazd duchowieństwa był połączony z Dniem Młodzieży, który tradycyjnie przyjmowało Wyższe Seminarium Duchowne Świętego Józefa w Brzuchowicach.
Po wspólnej adoracji księża i siostry zakonne wysłuchali konferencji na temat życia i posługi świętego Józefa Bilczewskiego, którą wygłosił ksiądz Marek Studencki, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej. Mszy świętej koncelebrowali także biskup Edward Kawa, biskup senior Bronisław Bernacki oraz biskup Jan Sobiło, który wygłosił kazanie podczas Eucharystii. Na zakończenie mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki tradycyjnie wręczył medali błogosławionego Jakuba Strzemie ludziom, którzy przyczynili się do rozwoju naszego kościoła lwowskiego. Ten udział w celebracji dzisiejszej uroczystości jest przede wszystkim znakiem i manifestacją naszej wiary wobec świata, ale także znakiem jedności z tymi, którzy dbając o tradycję i szerzenie wiary na naszej ziemi, nie zapominają o swoich korzeniach i wspierają nasz kościół lwowski duchowo i materialnie. Dziewiątego września odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia medalu błogosławionego Jakuba Strepy, który w tym roku otrzymało 6 wiernych i dobroczyńców archidiecezji lwowskiej. Uroczystość wręczenia medalu błogosławionego Jakuba Strepy odbyła się po uroczystej mszy świętej z relikwiarzem błogosławionego patrona archidiecezji lwowskiej na terytorium Wyższego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach. Uroczystość wręczenia medalu błogosławionego Jakuba Strepy odbyła się po uroczystej mszy świętej z relikwiami błogosławionego patrona archidiecezji lwowskiej. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wręczył pamiątkowe medale błogosławionego Jakuba Strzemie, tym, którzy wnieśli znaczący wkład w zachowanie i rozwój kościoła lwowskiego. Nasz udział w uroczystym odznaczeniu medalem błogosławionego Jakuba jest przede wszystkim znakiem i świadectwem naszej wiary wobec świata, ale także znakiem jedności z tymi, którzy dbając o tradycję i szerzenie wiary na terenie naszej archidiecezji, nie zapominają o swoich korzeniach, duchowo i materialnie pomagają naszemu kościołowi lwowskiemu. Za współpracę i panu wyświetlają. Na urodzinę pani Sofia Michniewicz. Gratulujemy nakładowicz. Bere aktywną uczest w religijnym i błogodijnym życiu parafii. Na urodzinę pan Zinowij Feszczyn. Błogosławiony Jakub Strepa wrócił do katedry lwowskiej. W tym roku wojna wpłynęła na przebieg obchodów i uczczenia patrona archidiecezji, dlatego zamiast iść ulicami miasta, błogosławiony Jakub Strepa po 3-dniowej modlitwie w sanktuarium świętego Antoniego we Lwowie przyjechał do młodzieży w Brzuchowicach na czołanie modlitewy. W tych dniach wierni mieli okazję modlić się przed relikwiarzem błogosławionego i prosić o jego wstawiennictwo i potrzebne łaski dla siebie i swoich bliskich, a zwłaszcza wszyscy wspólnie prosili Boga o zwycięstwo Ukrainy i pokój dla naszego kraju. Podczas swego kazania biskup Edward Kawa opowiadał o posłudze błogosławionego Jakuba i jego pracy na rzecz pokoju i dobra. Msza dziękczynna na zakończenie Triduum została odprawiona w katedrze w sobotę 9 września. Na zakończenie biskup Edward Kawa razem z księżmi i wiernymi modlili się wspólnie przed relikwiami błogosławionego za naszą ojczyznę, która cierpi z powodu wojny. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Dzisiaj, kiedy przeżywamy w sposób szczególny taki obecność relikwii błogosławionego Jakuba w Strzemie, który powraca do swojej katedry, i kiedy słuchamy słowo, które jest przewidziane na 23 niedzielę zwykłą w Ewangelii Mateusza. Miłość jest kluczem i to, jak ją rozumiemy, decyduje o tym, jak żyjemy. Skończyły się 22 archidiecezjalne Dni Młodzieży, które odbyły się w dniach 8-10 września w Wyższym Seminarium Duchownym Świętego Józefa we Lwowie Brzuchowicach. Hasłem tegorocznego spotkania młodych archidiecezji lwowskiej były słowa z Ewangelii Łukasza: Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Pracownicy Caritas Spes Ukraina, mówiąc o Roku Miłosierdzia, opowiadali młodym chłopakom i dziewczynom o działalności tej misji religijnej, zachęcając ich do włączania się w różne formy wolontariatu. Ponadto uczestnikom 22 Archidiecezjalnego Dnia Młodzieży w tym roku towarzyszyły święty Józef Bilczewski, błogosławiona Marta Wiecka oraz błogosławiony Jakub Strepa. Tak bliska obecność świętych Kościoła nadała pierwszemu dniu spotkania bardziej kontemplacyjny charakter, zachęcając do modlitwy do Boga Miłosiernego Ojca o ich wstawiennictwo w intencji zakończenia wojny w Ukrainie. 22 archidiecezjalne Dni Młodzieży zakończyły się uroczystą mszą świętą, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa.
Jako przykład prawdziwej miłości biskup podał w swoim kazaniu rodzinę Ulmów, która podczas II wojny światowej oddała życie za ukrywanie Żydów. Toż smyrenno błagajmy Tebe, Boże, oswiaty Świętym Duchom ci dary, jaki my Tobie przynosimy dla oświadczenia. Nas bude wydane. 11 września w parafii świętego Antoniego Padewskiego w Maksymowicach odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Haliny Lipitak, matki księdza Mikołaja Lipitaka, proboszcza parafii nieustającej pomocy we Lwowie. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wraz z licznymi księżmi dekanatów lwowskiego i samborskiego, którzy przybyli, aby złożyć hołd matce swego brata w kapłaństwie. Po mszy świętej syn zmarły, ksiądz Mikołaj Lipitak, złożył podziękowanie wszystkim, którzy towarzyszyli i wspierali jego rodzinę w trudnych latach choroby matki. Wszystkim, którzy przyszli złożyć jej ostatni hołd. Pani Halina zmarła nad ranem 9 września w wieku 74 lat po długiej walce z chorobą. Ostatnie lata życia spędziła pod opieką sióstr świętego Józefa w Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach. Miejscem pochówku Haliny Lipitak był miejscowy cmentarz w Maksymowicach. Слава тобі, Господи! Не матимете життя в собі, в ньому. Як мене Отець живий послав, і я оцем живу. Дорога засмучена родина світлої пам'яті Галини разом з отцем Миколаєм, всечесні священники і богопосвячені особи, возлюблені у Христі брати і сестри. Свого часу отець Ян Твардовський написав: коли хтось переходить на другу сторону вулиці чи перебирається до іншого міста, то забирає із собою всі свої речі. Щоб Господь Бог винагородив їх життям вічним. W imieniu przełożonego polskiej prowincji zmartwychwstańców księdza Mariusza Mazura. Z Chrystusem służyła swojej rodzinie i bliźnim, którzy potrzebowali pomocy. Alleluja. Świeci, niech jej świeci. Sprawiedliwego Józefa z Arymatei, aby złożył ciało Zbawiciela w nowym grobie. Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszej siostry wskrzesił w chwale i powołał ją do społeczności świętych. Panie Jezu, Ty posilałeś naszą siostrę najświętszym ciałem i krwią swoją, że cierpimy z powodu śmierci naszej siostry. Krzyż jest kluczem do nieba. Często jednak nie chcemy przyjąć tego klucza i sami próbujemy wejść do nieba we własnych siłach. Ale gdzie uciekamy od krzyża, tam jest miejsce na grzech. Tam brakuje życia. 14 września we wsi Dębianka koło Pustomyt wspólnota parafialna, której przewodniczy proboszcz ksiądz Aleksander Biszko, obchodziła uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. Mszę świętą od Pustołą celebrował ksiądz Wolodymyr Smolyn, kapelan Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach, a kazanie wygłosił ksiądz Aleksander Kusy, referent Majdziu Katolickich Archidiecezji Lwowskiej. Kaplica we wsi Dębianka należy do parafii Szczereckiej świętego Stanisława. Została zbudowana w latach 30. XX wieku. Jednak po wojnie została rozebrana, a cegły wykorzystano do budowy stajni miejscowego kolchozu. Na przełomie lat 90. i 2000. wierni wybudowali nową kaplicę na miejscu poprzedniej. W 2004 roku nowo wybudowaną kaplicę poświęcił biskup Marian Buczek. Po mszy świętej w Dębiance była adoracja Najświętszego Sakramentu i uroczysta procesja ze śpiewem, gdzie Boga wysławiamy. Królem chwały Tyś, o Chryste. Czcigodni księża, bracia kapłańscy, drogi bracia i siostry.
Dzisiaj mamy to piękne święto podwyższenia Krzyża Świętego. Po raz pierwszy świętujemy razem. W sumie w naszym pokoleniu odbywały się piękne rzeczy. Wiele zmian. I przychodzi coś nowego. Zawsze Pan Bóg przychodzi, by czynić coś nowego w naszym życiu. Nigdy się nie powtarza. Broń Boży wspierana. Nasze kaplice, zgłębi serca za wszelką pomoc, prawda, za wszelką przygotowania, prawda, zgłębi serca, dziękuję. Dziękuję. Instytut imienia świętego arcybiskupa Bilczewskiego rozpoczął rok akademicki w murach Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie święty był rektorem. W ramach obchodów setnej rocznicy urodzin świętego Józefa Bilczewskiego dla nieba, a także z okazji inauguracji 15 roku akademickiego Instytutu Teologicznego noszącego imię tego świętego, na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym imienia Iwana Franki odbyła się uroczysta akademia z udziałem seminarzystów, studentów i absolwentów Instytutu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, konsul generalna Rzeczypospolitej Polski we Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz, a także dyrektor Instytutu ksiądz Jacek Uriesz oraz rektor Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa ksiądz Piotr Brzeski. To pierwszy raz od czasów zakończenia II wojny światowej katolicy oficjalnie przekroczyli próg Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki, znanego wcześniej w całej Europie jako Uniwersytet Jana Kazimierza, żeby uczcić swego świętego, który był profesorem, dziekanem i rektorem tej uczelni. A zatem to było bardzo symboliczne rozpocząć nowy rok akademicki Instytutu Teologicznego w murach Uniwersytetu Lwowskiego. Po krótkim zwiedzaniu Muzeum Historii Uczelni wszyscy uczestnicy Akademii mieli okazję wysłuchać referat księdza profesora doktora habilitowanego Stanisława Nabywańca z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także referat profesora doktora nauk historycznych Oleksija Suchogo. Na pamiątkę tego wydarzenia arcybiskup Mokrzycki wręczył rektorowi Uniwersytetu pamiątkowe medale papieża Benedykta XV, który kanonizował świętego Józefa Bilczewskiego oraz medal świętego Józefa Bilczewskiego z okazji otwarcia Instytutu Teologicznego, który nosi jego imię. Niestety do tej pory nie udało się uzyskać pozwolenia na zamontowanie tablicy pamiątkowej świętego Józefa Bilczewskiego na Uniwersytecie Lwowskim, chociaż starania o to były podejmowane wielokrotnie. Prośmy za wstawiennictwem świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, patrona naszego Instytutu Teologicznego, o potrzebne łaski, o łaskę wiary, mądrości, abyśmy jak najlepiej przygotowali się. Szesnastego września w Instytucie Teologicznym w Brzuchowicach odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. W Instytucie Teologicznym w Brzuchowicach odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Zapaliły się magazyny, w których Caritas Spes Lwowskiej Archidiecezji trzymała pomoc humanitarną. Tą pomoc otrzymywaliśmy najczęściej z Polski, z krajów Europy Zachodniej i bezpośrednio faktycznie po przyjęciu ładowaliśmy na tiry i te rzeczy jechały na wschód kraju, na południe do osób potrzebujących. I niestety dzisiaj skutek właśnie ataki na Lwów, te magazyny spłonęły. No to jest, straty są ogromne, dlatego że praktycznie cała zawartość magazynu, który jest o wielkiej powierzchni, około 10 tysięcy metrów kwadratowych. Wszystko zostało zniszczone całkowicie doszczętnie. I w tym też i pomoc humanitarna, ale też i produkcja firmy Fakro, która nam użycza i udostępnia swoich magazynów, ale też i zostały zniszczone ich maszyny do produkcji, które w sąsiedztwie były też zlokalizowane. W tej chwili już gaszenie pożaru jest na takim ostatecznym etapie, ale praktycznie z jednej strony
magazyn jest całkowicie zawalony, zniszczony, z drugiej strony przez pożar po prostu wszystko zostało zniszczone doszczętnie. I też ucierpiały magazyny obok stojące, czyli sąsiadujące z naszym, też wskutek właściwie takiego upadku tego dronu z tym całym ładunkiem wybuchowym. Wydawnictwo Świętego Pawła ma nową siedzibę we Lwowie. 19 września biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa dokonał poświęcenia nowej siedziby ojców paulistów we Lwowie. Wydarzenie rozpoczęło się ze mszy świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Edward Kawa. Po mszy świętej nastąpiło błogosławieństwo i poświęcenie pomieszczeń, w których będzie pracować redakcja wydawnictwa ojców paulistów. Należy ono do lwowskiej wspólnoty Towarzystwa Świętego Pawła. Swoją działalność w Ukrainie ojcowie rozpoczęli w 2016 roku. Dziś jest to niewielka, ale bardzo efektywna kadra profesjonalistów. Projektanci, redaktorzy, korektorzy, a także tłumacze i pracownik sklepu internetowego. To wydarzenie dość symboliczne, ponieważ mimo trudnego czasu możemy się cieszyć z rozwoju działalności wydawniczej ojców paulistów w Ukrainie. Dzisiaj dla nas, dla naszego wydawnictwa jest ważny dzień, ponieważ poszerzamy przestrzeń naszej redakcji. Chodzi o to, że nasze wydawnictwo, które działa od roku 2016 tutaj we Lwowie, mieści się na terenie naszego klasztoru, klasztoru ojców paulistów, bo jest wydawnictwem prowadzonym przez Zgromadzenie Paulistów. I dzisiaj otwieramy nowe biura wydawnicze. Jest to związane z tym, że wydawnictwo się rozwija. Ja się cieszę z tego faktu, że w Ukrainie ludzie szukają książek. I nawet teraz, w tym trudnym czasie wojny, zauważyliśmy, że książka wcale nie została gdzieś odłożona w kąt, ale książka cały czas jest poszukiwana. Boże, ja modlę za Ukrainę. Boże, modlę Ciebie za nią. Zapaliły się magazyny, w których Caritas Spes włoskiej archidiecezji trzymała pomoc humanitarną. Tą pomoc otrzymywaliśmy najczęściej z Polski, z krajów Europy Zachodniej i bezpośrednio faktycznie po przyjęciu ładowaliśmy na tiry i te rzeczy jechały na wschód kraju, na południe do osób potrzebujących. I niestety dzisiaj skutek właśnie ataki na Lwów te magazyny spłonęły. No to jest, straty są ogromne, dlatego że praktycznie cała zawartość magazynu, który jest o wielkiej powierzchni, około 10 tysięcy metrów kwadratowych, wszystko zostało zniszczone całkowicie doszczętnie. I w tym też i pomoc humanitarna, ale też i produkcja firmy Fakro, która nam użycza i udostępnia swoich magazynów, ale też i zostały zniszczone ich maszyny do produkcji, które w sąsiedztwie były też zlokalizowane. W tej chwili już gaszenie pożaru jest na takim ostatecznym etapie, ale praktycznie z jednej strony magazyn jest całkowicie zawalony, zniszczony, z drugiej strony przez pożar po prostu wszystko zostało zniszczone doszczętnie. I też ucierpiały magazyny obok stojące, czyli sąsiadujące z naszym, też wskutek właściwie takiego upadku tego dronu z tym całym ładunkiem wybuchowym. 20 września w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Domarzyże odbyło się poświęcenie odrestaurowanego kościoła i poświęcenie nowego ołtarza.
przed rozpoczęciem mszy świętej odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, który 120 lat temu, właśnie 20 września 1903 roku, jako metropolita lwowski poświęcił nowo wybudowany Dom Boży. Uroczystej mszy świętej w Domażyrze przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z księżmi, którzy przybyli na wspólną modlitwę ze Lwowa i okolicznych parafii. Przypomnę, że po II wojnie światowej kościół w Domażyrze spotkał los wielu innych kościołów. Władze sowieckie zamknęły świątynię i urządzili tu magazyn nawozów mineralnych. Świątynię udało się zwrócić wiernym tylko w 1991 roku. Od 2007 roku parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się pod opieką duszpasterską księży z parafii Bożego Miłosierdzia we Lwowie Rzęsnej. Uroczystości ponownego poświęcenia odrestaurowanego kościoła i wprowadzenia relikwii świętego Józefa Bilczewskiego zostały upiększone śpiewem chóru świętego Jana Pawła II z Bazyliki Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny ze Lwowa. Drugiego września w Lwowie odbyło się poświęcenie i otwarcie Ekumenicznego Centrum Miłosierdzia imienia błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej. W tym dniu akurat obchodzono jej wspomnienie liturgiczne. W uroczystej inauguracji Domu Miłosierdzia uczestniczyli papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski, nuncjusz apostolski w Ukrainie arcybiskup Wisłalda Skulbokas, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, a także biskupi pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały i Edward Kawa. Podczas uroczystości wspólnie modliła się matka Teresa Maciaszek, przełożona generalna zgromadzenia sióstr Albertynek, przełożona prowincji warszawskiej sióstr Albertynek Sylwana Kamont oraz przedstawiciele miasta Lwowa i licznie zaproszeni goście z Polski i Ukrainy. Otwarcie kompleksu poprzedziła msza święta oraz poświęcenie kaplicy i pomieszczeń mieszkalnych sióstr, które będą tu mieszkać, modlić się i pracować. Ksiądz arcybiskup zwrócił się do kobiet, które będą mieszkali w tym domu i do sióstr, które się nimi zaopiekują. Na dowód wdzięczności i wsparcia arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podarował siostrom obraz Jezusa Miłosiernego. Kardynał Krajewski poświęcił kaplice i pomieszczenia, w których siostry będą mieszkać, a w kazaniu podczas mszy świętej zauważył, że pomimo tego, że syreny przeciwlotnicze nieraz przerywały pracę i wielu robotników wzywano do wojska, to dom ten nadal był budowany, bo każde dzieło Boże zostaje dokończone. Po zakończeniu mszy świętej około godziny 11 odbyła się uroczystość otwarcia całego kompleksu Ekumenicznego Centrum Miłosierdzia imienia błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej. W uroczystości wziął udział prezydent Lwowa, przedstawiciele Okręgowej Administracji Wojskowej, a także przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej w Lwowie oraz liczni goście z Ukrainy i Polski. Chciałem powiedzieć, że dziś jesteśmy ludźmi czyniący miłosierdzie. Хочу сказати, що саме сьогодні ми є людьми, які чинять милосердя. Маємо всі środki, by czynić dobro. Маємо усі засоби, щоб чинити добро. І то wszystko otrzymaliśmy od Boga. І це все ми отримали від Господа Бога. Ten piękny dom, to centrum ekumeniczne. Цей красивий дім, цей центр милосердя. Powstało dlatego, bo wiele osób potrafiło podzielić się tym, co mają. Wynikło ono tomu, że wiele osób wmiły dzielić się tym, co sami mają. Aż trudno uwierzyć, że ten dom powstał podczas wojny. Aż ważko uwierzyć, że ten dom zbudowany w czasie wojny. Ale kiedy jesteśmy zjednoczeni, to jesteśmy silni. Ale kiedy my zjednani, kiedy my w jedności, to my je siłą. Dziś najbardziej wiedzą o tym Ukraińcy. Сьогодні найбільше про це знають українці. Kiedy są zjednoczeni, to na pewno zwyciężą. Коли ми будемо з'єднані, то 100% переможемо.
Pan wzywa was do słuchania i służenia. 23 września w Metropolitalnym Seminarium Duchownym Świętego Józefa we Lwowie-Brzuchowicach biskup Edward Kawa dokonał obrzędu admisio, czyli oficjalnie przyjął kandydatów do sakramentu święceń. Klerycy lwowskiego seminarium 5 roku publicznie wyrazili gotowość przyjęcia misji kapłańskiej przed zgromadzeniem kościoła, wychowawcami oraz współbraćmi. Do prezbiteratu pierwszego stopnia zgłoszono kleryków 5 roku. Jurija Olejnyka jest z Białobożnicy, przedstawiciela obwodu tarnopolskiego oraz Romana Tymania z Rudek z obwodu lwowskiego. Wydarzenie to poprzedziły trzydniowe rekolekcje prowadzone przez księdza Mikołaja Myszowskiego. Na swoich konferencjach ksiądz Mikołaj skupił się na posynodalnym nauczaniu apostolskim Pastores Dabo Vobis i rozmawiał z klerykami o znaczeniu formacji ludzkiej, chrześcijańskiej oraz kapłańskiej. Kandydatura to posługa, jaką biskup udziela seminarzystom, którzy rozpoczynają przygotowania do przyjęcia pierwszego stanu duchowego. Kandydatura do uczestnictwa w modlitwie Kościoła codziennie. Za zastupnictwem Świętego Ojca Pio